Pada śnieg, pada. Słuchajcie, jesteśmy na jednym z największych absurdów warszawskich. Proszę bardzo, tylko żeby ktoś mi nie powiedział od razu, tutaj nie jest to jeszcze za pana Rafała Trzaskowskiego, aktualnego prezydenta, a za pana Henryka Gronkiewicza. Zobaczcie, parking. Parking przy ulicy Grochowskiej i z drugiej strony ulica Mińska, gdzie tam dalej mamy skup złomu. Skup złomu. Ale zobaczcie, macie słupki, zobaczcie, macie przestrzeń. Macie słupki z jednej strony, tam są słupki, słuchajcie, z drugiej strony. No i nic tu nie może wjechać. Proszę bardzo, tam jakieś ruiny, Pragi, jesteśmy aktualnie na Pradze. Nic nie może wjechać. Zobaczcie sobie. Tam są krzaki, w tych krzakach często są załatwiane pierwsze potrzeby, czyli krzaki pierwszych potrzeb. A tutaj wam pokazuję. Zobaczcie sobie, słupki. Słupki. Z tyłu jest parking. Tu kiedyś w tym miejscu było targowisko. Chciałem wam powiedzieć, że w tym miejscu tu kiedyś było targowisko. Niestety, no, targowisko zostało skasowane, ponieważ no, rajcom miejskim się nie podobało. Tutaj mamy troszeczkę zburzonego domu. Zobaczcie. Tutaj mamy... Ładnie jest to zrobione. Faktycznie, że jest tu ładnie zrobione. Teren jest niewykorzystany. Tutaj szczęściowo ogrodzony, proszę bardzo. I teren jest niewykorzystany. Proszę. Są to absurdy Warszawy. Także tutaj, proszę bardzo, tutaj stoi jakiś budynek, tutaj proszę bardzo, jak ten, Warszawa jak nie Warszawa, niskie, widzicie, niskie budyneczki, stare budynki, pojemniki, PCK, parking, no i tu też coś jest, tutaj też jest parking, no i na tym parkingu nie ma nic,